Nowa przestrzeń dla małych pacjentów. Ośrodek rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zabrzu rocznie opiekuje się ponad 1000 dzieci. Teraz będzie im łatwiej dostać się do specjalistów. Łukasz Kądziołka. Mali pacjenci będą mieli duże ułatwienia. Tak wygląda dzisiaj ośrodek rehabilitacji dzieci i młodzieży w Zabrzu. Niebawem pracowników i pacjentów czeka przeprowadzka. Dużo potrzeby na rehabilitacji, na porady lekarskie. Prawie ponad 800 dzieci, prawie po roku mamy jak w zasadzie ambulatoryjnie. I cały czas pracujemy nad tym, żeby rozwijać do przodu. A trudno ją rozwijać w budynku przy ulicy 3 Maja. Obecnie do zajmującego wyższe piętra ośrodka trudno się dostać. Wielu pacjentów ma ograniczenia ruchowe. Dlatego dla rodziców tych dzieci dotarcie tutaj nie jest łatwe. To prawda, jest winda. Ona często niestety ulegała awarii, przez co wtedy dzwoniliśmy do pacjentów informując, że niestety nie mogą na przykład w danym dniu przejść, szukaliśmy innej daty, to jest duży problem. A pacjenci są przeróżni tak naprawdę. Ja akurat zajmuję się w dużej mierze niemowlętami, ale też dziećmi niepełnosprawnymi. Natomiast jest tak naprawdę cały przekrój dzieci. Od dzieci z zespołem Downa, przez dzieci z autyzmem, dla których też wielokolorowe ściany nie są łatwym otoczeniem. Teraz pacjenci przeniosą się do już przygotowanej przestrzeni w Arenie Zabrze, na co miasto przeznaczyło 5 milionów złotych. Najtrudniejsze to było dojechać i dostać się do właściwego gabinetu. Tu można bez problemu dojechać i myślę, że tak naprawdę od parkingu się zaczęło, ale skończyło się na fantastycznej przestrzeni, która będzie służyła naszym maluchom, będzie miejscem pracy terapeutów. Na razie przeznaczona dla nich przestrzeń na terenie stadionu Górnika Zabrze jest pusta, ale niebawem gabinety się wypełnią. Wszystko ma być gotowe za około 3 miesiące.